Witam Was serdecznie. Nazywam się Jadwiga Pałosz. Jesteśmy w Akademii Wychowania Fizycznego. Dzisiaj Wy będziecie studentami i będziecie się zastanawiać, jak trzymają się nasze kości razem. Popatrzcie na szkielet. Pojedyncze kości zostały przymocowane przy pomocy śrubek, drucików, kleju. Oczywiście w naszym organizmie takiego elementu nie ma. Nasze kości połączone są przy pomocy stawu. Widzimy staw łokciowy, poszczególne kości, a po drugiej stronie widzimy te kości połączone przy pomocy torebki stawowej. Cóż zatem możemy powiedzieć o budowie stawu? Czyli łączą się kości swoimi końcami, przykryte i chronione torebką stawową. Dzięki takiej budowie stawy mogą się poruszać. Te wszystkie więzadła wytworzyła torebka stawowa, która otacza staw, chroni i na dodatek wytwarza maść, która występuje pomiędzy tymi elementami i chroni kości przed ścieraniem. Popatrzcie, jak skomplikowanie zbudowany jest staw, ale dzięki temu możliwe są właśnie ruchy w tym stawie kolanowym, zginania, prostowania, skrętu do wewnątrz, skrętu na zewnątrz. Kości i stawy pełnią bardzo ważną funkcję dla naszego organizmu. Zatem musimy pamiętać o czynnikach, które będą wpływały na ich kondycję przez całe życie. Bieganie, pływanie, taniec, jazda na łyżwach, nartach, na rowerze wpływa na kondycję kości oraz stawu. Zatem musimy pamiętać, żeby całe życie uprawiać sport. Drugim czynnikiem, który będzie wspomagał budowę naszych kości i stawów, będzie wapń. Zatem produkty bogate w ten pierwiastek będą umożliwiały tworzenie prawidłowo ukształtowanych kości. Oprócz produktów bogatych w wapń, potrzebna dla naszego organizmu jest witamina D. Przebywanie na świeżym powietrzu wpływa na powstawanie jej pod wpływem promieni słonecznych. Mam nadzieję, że dzisiejsze zajęcia przybliżyły Wam budowę stawu i od dzisiaj będziecie wiedzieć, jak nasze kości trzymają się razem.